Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Wracamy do wyczynów rowerzystów na krakowskich ulicach, ponieważ rowerzyści są oburzeni tym, że my tak tutaj wytykamy ich wykroczenia, których oni wcale za wykroczenia nie uważają. Poszło Mogilską. Rowerzystka w najlepsze podróżowała sobie jezdnię ulicy Mogilskiej. Mimo że po przeciwnej stronie jest przygotowana infrastruktura, pełna infrastruktura, droga rowerowa, świeżo zrobiona. W obie strony prowadząca, no a może ona tylko podjeżdżała parę metrów, czy paręnaście, a ma tutaj sklep. Nie, szanowni rowerzyści, to zawsze tak będzie, że tylko kawałeczek, że przecież nic się nie stało. No to jak miałem tamtędy dookoła? Tak, dookoła. W zależności, gdzie ta pani podążała, skąd jechała, można sobie było tak ułożyć tą drogę rowerową, żeby oczywiście nadkładając nieco drogi, ale nie łamiąc przepisów, dojechać. Ja nie widziałem, żeby to było tak, że wsiadła na 50 metrów, zatrzymała się i zeszła. No nie, to tak nie było, absolutnie. Jeżeli 50 metrów, no to przeprowadzamy rower, będąc pieszym, no może się w ogóle nie opłaca wsiadać. Natomiast jeżeli jest to dłuższa droga i mamy sklep, mieszkanie, inny powód, żeby być na prawej stronie ulicy Mogilskiej, myślę o kierunku do Huty, to wcześniej jedziemy tą lewą stroną i w odpowiednim miejscu po prostu przechodzimy przez przejście, czy przejeżdżamy przejazdem na drugą stronę. I tyle. Albo jak byliśmy po tej stronie, to po prostu podprowadzamy ten rower tych 100, 200 czy 300 metrów. No chyba 300 metrów dla zdrowej osoby, która jeździ rowerem, nie jest problemem. Nie łamiemy przepisów. Ja bym tam po prostu rower poprowadził. Nie jechałbym, nie śmiałbym tam wyjechać na ulicę, wierzcie mi państwo. Kolejna kwestia, jazda po chodnikach. Filmy z mojej kamerki pokazują kolejne przypadki przejazdu. Popatrzcie państwo, jak szybko jedzie ten rowerzysta, który prawdopodobnie wyjechał ze Strzeleckiej i spieszy się i po przejściu dla pieszych, roztrącając pieszych. A tutaj jaki sens jest jechać przejściem dla pieszych na wysokości Krowoderskiej? Mamy ulicę długą, uspokojonego ruchu, mamy Basztową, Sławkowską. Gdzie tam po przejściach dla pieszych? Co za pomysły? Jeździmy po chodnikach niejednokrotnie szybko, a zazwyczaj bezmyślnie. Skręcamy, mimo że nic nie widzimy, dość szybko wychodząc z zakrętu. Jeździmy blisko drzwi kamienic domów. No i co się stało ostatnio na osiedlu Azory? Ano rowerzysta wjechał w wychodzącą z kamienicy kobietę. Kobietę w stanie błogosławionym, która niestety ma teraz wielkie problemy zdrowotne. Rowerzyści, czas na opamiętanie. No ale oprócz takich bardzo poważnych wykroczeń, rowerzyści też robią rzeczy dziwne i trochę głupawe. Na przykład prowadzenie roweru przez przejazd rowerowy. Co robi pan? Kolejny filmik z mojej kamerki. Wchodzi w plac Matejki przejazdem rowerowym. To jest znowu brak jakiejkolwiek znajomości przepisów. A tu sytuacja na Błoniach. Zrobiona infrastruktura. Wjazd w ulicę Kałuży jest w tej chwili z jednej strony pasem penetrującym od Kałuży na Błonia, z drugiej strony jest to przejazd dla rowerów przez Fosza w Kałuży. Pan przejeżdża sobie w najlepsze przejście dla pieszych, a potem jakby próbował włączyć się do ruchu, zamiast jechać przejazdem dla rowerów. Nie znamy podstawowych przepisów. Tutaj mamy film z Opola. No, zdumiewające zachowanie rowerzysty. No, jedzie jakby nie rozróżniał kolorów, jakby światła czerwonego nie było. Myślę, że po prostu uznał, że światło czerwone nie może go ograniczać w jego wolności. Rowerzyści często mówią, my jesteśmy wolnymi ludźmi. Ale przecież piesza idzie. No to ją objechał. No, udało się, akurat w tym momencie się udało. Nie wiem, czy nawet zastanowił. Na czerwonym świetle jedzie się również przez długie skrzyżowanie, na którym nawet nie wiemy, czy któryś sygnalizator kierunkowy w pewnym momencie nie otworzy ruchu. I jeździ się po prostu na czerwonym, bo rowerzysta nie lubi się zatrzymywać. Ja sam się nie lubię zatrzymywać na rowerze. No ale niestety, takie są wymogi jazdy miejskiej. Rowerzyści, wy się musicie temu podporządkować. W interesie nas wszystkich, ale w jakim stopniu przede wszystkim w waszym interesie, bo jesteście niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Jeśli dajemy przykład Opola, mamy też przykład z Krakowa, z mojej kamery. Stoję na świetle czerwonym, a obok na wysokości ulicy Rymarskiej rowerzysta, tym razem drogą rowerową, ale nie reagujący na światło czerwone, przejeżdża, no i nadziewa się na pieszych, którzy właśnie wchodzą na sygnał zielony. No dobrze, zahamował w ostatniej chwili. No w tym przypadku nic się nie stało. A ile się stało? No zdumiewające też jest to, że
rowerzysta na małym rowerku próbuje wymusić pierwszeństwo na samochodach. W tym przypadku ulica Westerplatte, czy ulica Pawia, jest podporządkowana ciągowi Lubicz-Basztowa. Popatrzcie państwo, jak ten rowerzysta wjechał mimo mojego protestu przede mnie, wpychając się, wymuszając pierwszeństwo. Notabene ten tor jazdy też dziwny. No wszystko, szanowni rowerzyści, w waszych zachowaniach bywa dziwne, a jazda tam, gdzie jest wyraźny zakaz ruchu rowerów, rondo mogilskie, mimo tego zakazu ruchu rowerów, na rondzie mogilskim tyle pasów ruchu. Akurat w tej sytuacji może nie było to tak groźne. W innej będzie bardzo groźne. Tak rowerzyści zachowują się w ruchu drogowym. Te wykroczenia rowerzystów wcale nie są tak nic nieznaczące, bo statystyki policyjne mówią ostatnio co innego. Pogarszają się z dnia na dzień. Najwięcej wypadków drogowych jest od pewnego czasu, od kilku tygodni właśnie wypadków z rowerzystami. I to w 90% wypadków, które spowodowali rowerzyści. Kierowcy generalnie już przyzwyczaili się do tego, że przed przejazdami rowerowymi zwalniają, rozglądają się. Nie mówię, że wszyscy postępują idealnie. No, ale rowerzyści, wy też na te sytuacje uważajcie w imię waszego zdrowia. Z kierowcami jest ewidentnie lepiej. Natomiast z rowerzystami coraz gorzej. Po jezdni, chodniku, byle krócej, byle szybciej, bezmyślnie, nie rozglądając się często. No i mamy te wypadki. W Olkuszu wypadek z rowerzystą na przejściu dla pieszych. W Krakowie wypadek z rowerzystą na przejściu dla pieszych. Rowerzysta poturbowany, jadący przejściem dla pieszych. Niestety. No to chyba tym odcinkiem znowu naraziliśmy się rowerzystom. Nie będziemy się im narażali, jeżeli zaczną jeździć poprawnie. Obiecujemy, że z każdym przypadkiem poprawnych zachowań, czy zmiany generalnej zachowań, zapoznamy państwa. O, tu się poprawiło, dołączcie do tych lepszych. Natomiast nie bardzo jest do kogo dołączać. Większość, nie waham się tego słowa, większość rowerzystów jeździ źle, a część bardzo źle. Rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży. Prosilibyśmy rowerzystów, rower będzie najlepszym środkiem lokomocji w te dni, żeby postanowili jednak w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży może zmienić swoje przyzwyczajenia, może przemyśleć to. Choćby na którejś mszy, na której będą. I żeby na tą mszę, jadąc, czy też poruszając się normalnie, uczestnicząc w ruchu, mieli świadomość tego, że obowiązują przepisy, że będzie duży ruch pieszych. Również takich, którzy nie znają specyfiki ruchu w Polsce czy w Krakowie. Uważajmy na nich, szanowni rowerzyści. Uważajmy na pielgrzymów. Szanujmy przepisy. I jeszcze jedna uwaga. Po naszym programie o wyjeździe z Rzeźniczej w kierunku Ronda Grzegórzeckiego rozgorzała dyskusja, czy nie lepiej jest użyć lewego kierunkowskazu, wyjeżdżając w prawo, żeby poinformować tych jadących Grzegórzecką, czy w innych przypadkach innych kierowców, że będę chciał skręcić w lewo. To, że w prawo teraz to właściwie nikogo nie interesuje, a potem w lewo, no to już daje lewy kierunkowskaz. Nie, szanowni amatorzy, amatorzy w sensie czytania przepisów, czy też zwolennicy poprawy przepisów. No to jeszcze bym zrozumiał, że chcecie państwo poprawić, ale będziecie stosowali się do tego, co obowiązuje. To, co mamy aktualnie obowiązujące, musimy respektować. A przepisu, który chcecie państwo wprowadzić, w ogóle nie potrzeba. Nie ma żadnej, szanowni państwo, potrzeby, żebyśmy sygnalizowali, skręcając w prawo, że potem będziemy jechali w lewo. Najpierw skupmy się na tym skręcie w prawo. Przypominam, że z jednego pasa możemy wyjechać na dowolny pas prawej połowy jezdy. W związku z tym pojedźmy sobie takim łukiem, jak stanowi możliwość na drodze z pierwszeństwem przejazdu. No bo jak tylko jeden pas jest wolny, to weźmy najpierw na prawy, a potem sobie zmienimy na lewy. I do tego wszystkiego potrzebny jest nam prawy kierunkowskaz, a nie lewy. Udowodnię to na kolejnym przykładzie. Popatrzcie państwo, wyjazd z ulicy Czyżówka na ulicę Kamińskiego i pomysł na to, żeby pojechać od razu na skrajny lewy pas. Oczywiście blokujemy tych, którzy chcą pojechać w prawo i nie potrzebują wolnych aż trzech pasów ruchu. Przecież da się najpierw wyjechać w prawo, a potem zmienić pas ruchu. Nie blokujmy się wzajemnie. Zmienimy pas ruchu. No tylko musimy umieć zmieniać pasy ruchu. Ale to już temat na zupełnie inne opowiadanie.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.